roku minęła 15. rocznica śmierci księdza Kazimierza Jancarza. Pamiętam uroczystości pogrzebowe, zarówno te w parafii w Lubożycy, jak i te, które odbyły się później w Makowie Podhalańskim, jego rodzinnej miejscowości, gdzie został pochowany na parafialnym cmentarzu. W nowochódzkiej parafii pod wezwaniem błogosławionego Maksymiliana Marii Kolbego ksiądz Kazimierz Jancarz pojawił się w lecie 1978 roku. Jedną z pierwszych czynności, które podjął, to była integracja studentów, którzy mieszkali na tym terenie. Powołał tutaj konfraternię akademicką. On był księdzem z tego polskiego typowego społeczeństwa. Świetnie to społeczeństwo rozumiał. Moim zdaniem o wiele lepiej niż zdecydowana większość księży i czuł się bardzo dobrze i oni się z nim czuli bardzo dobrze. Czasem szczególnym dla księdza Kazimierza Jancarza stał się stan wojenny. To tutaj skupiło się praktycznie całe życie podziemnej Solidarności. Ksiądz Kazimierz Jancarz stał się nieformalnym duszpasterzem ludzi pracy. Do niego zwróciła się grupa osób, która wcześniej odwiedziła Załęże, gdzie internowani prowadzili głodówkę. Zaproponowali, by zorganizować podobną głodówkę na terenie kościoła. I wtedy ksiądz Kazimierz powiedział: słuchajcie, nie głodujmy, ale zacznijmy się modlić. Te modlitwy przekształciły się później w słynne czwartkowe msze święte za ojczyznę. Mistrzyjowice stały się prawdziwym centrum wolnej Polski. Tutaj była prowadzona ogromna akcja charytatywna. Tutaj pomagano represjonowanym, więzionym. Tutaj działała apteka darów. To właśnie ksiądz Kazimierz Jancarz zorganizował pierwszą pieszą pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną Górę. Tutaj też odbył się Sakrosąg, czyli festiwal piosenki religijnej. Tutaj wreszcie ksiądz Kazimierz założył Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy, na który uczęszczali nie tylko robotnicy, ale także studenci, nauczyciele czy uczniowie klas maturalnych. Przyjeżdżało się na te Mistrzowice i człowiek jakby do innej Polski. Tłum ludzi, wszyscy śpiewają, msze, wolne słowo. Mamy tutaj wyrazy solidarności i poparcia dla nas. Pierwsze, takie najważniejsze, to jest telefon pana Lecha Wałęsy, który całym sercem jest z wami i oświadczył, że w razie potrzeby jest całkowicie do dyspozycji i do was przyjeżdża. Ksiądz Kazimierz Jancarz był zawsze blisko ludzi, był zawsze blisko hutników. Ja zastanawiałem się czasami, czy się bał. Pamiętam tylko jeden taki moment, kiedy był ogromnie poruszony. To był czas, gdy dowiedział się o zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki. Kazimierz miał absolutne poczucie, że on może być następnym. I rzeczywiście bardzo się pilnował. Nigdy nie wychodził sam. Zawsze wyjeżdżały dwa samochody. I właśnie na drodze z Gdańska do Warszawy ktoś rzucił kamieniem i wybił całą przednią szybę. Na szczęście kierowca opanował samochód. I Kaskowi to się dokładnie kojarzyło, że to jest takie ostrzeżenie. Natomiast na pewno żył w stresie. To, że zmarł mając 46 lat na zawał serca, to myślę, że to jest wszystko. To jest taka wypadkowa tych różnych problemów, bo to były straszliwe nerwy. Zemy chleba i wolności! Zemy chleba! Gdy przyszedł pamiętny czas strajków na kombinacie 1988 roku, dla strajkujących odprawił mszę świętą. 1 maja Kaziu Jancarz używając fortelu, wjechał karetką pogotowia na teren Nowej Huty. I ta msza była bardzo ważna, bo ona nadała też charakter temu strajkowi. Więc strajk solidarnościowo-patriotyczny. Chyba na całym świecie nie ma dziś takiej wspólnoty ludzi pracy, która by w takich warunkach to ciężko wywalczone wasze świętowanie obchodziła. Wy świętujecie ten dzień w sposób religijny. To jest coś wielkiego. Myślę, że długo będziecie pamiętać tego 1 maja.
Królową polskiej korony, wolność, pokój i miłość nam zda, by ten naród boleśnie wręczony. Zwieńczeniem mistrzejowickiego okresu w życiu księdza Kazimierza Jancarza była Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, która została zorganizowana w sierpniu 1988 roku. Do mistrzejowickiej świątyni przyjechali wówczas znani politycy, obrońcy praw człowieka, zarówno z Polski, jak i z wielu ośrodków zagranicznych. To tutaj ksiądz Kazimierz Jancarz był moderatorem wielu dyskusji. Rozmawiano o tym, co dla człowieka najważniejsze, o jego prawie do wolności, do zrzeszania się, do solidarności. On poszedł daleko, ten Jancarz. Dziewcząt Jancarz, niech on tutaj przyjdzie. Kto by go poznał, taką brodą? Na co mu przyszło? Nigdy taki brody nie nosił. Thank you.